23 września 2023 rok. Jesień. Co to znaczy dla ciebie, człowieku? Co to znaczy? Czy będziesz już zasypiał? Czy będziesz podsumowywał swe działania? A może się jednak nie zatrzymasz? Może jednak wciąż będziesz aktywny? A może jednak będziesz realizował swoje plany, cele? Może będziesz zajmował się tym, co jest po prostu konieczne, aby życie Twe było piękne, poukładane i spójne, aby wszystko było scalone, każdy element tego życia. A może porządek zrobisz u siebie? A te podsumowanie tych miesięcy wcześniejszych możesz zrobić jednocześnie albo w międzyczasie. Refleksja na ciebie nadchodzi. I myślisz, że dużo w tym roku się działo. I tak, oczywiście, dużo, bardzo, wiele. Zdarzeń, znajomości, kontakty, niektóre się nawiązały, niektóre poupadały. Jednakże ty cały czas jesteś. Nie zasypiaj jak niedźwiedź na zimę. Nie szykuj sobie tego ciepłego ubranka. A działaj, człowieku, działaj. Rozgrzewaj swe serce, gdy słońce już mniej świeci. Rozgrzewaj swą przestrzeń miłością, radością, pozytywnością. Te ciepło dawaj sobie i temu innemu człowiekowi, zwierzęciu i tym roślinom. Zaopiekuj się sobą. Dokładnie. Zobacz, gdzie trzeba posprzątać, poukładać, coś nowego zbudować. Zobacz. Czasami coś ci przemknie, jakaś myśl. Zapamiętaj ją, zapamiętaj, bo to może być ważne. One są bardzo znaczące. One ci pokazują, że coś jest na rzeczy, delikatnym muśnięciem swoim. Gdy robisz te swoje tak zwane zwyczajne prace. Jesień, mówisz, od razu barwy widzisz. Żółte, pomarańczowe, brązowe, a potem szare. A może tą szarość wyeliminujemy? Razem, wspólnie to zrobimy. Temu życiu nadamy taki sens i taką barwę, jaką chcemy. Czy ten pomysł podoba ci się? A może inaczej zadziałasz niż w tych latach ubiegłych swoich? A może zobaczysz, że można inaczej żyć niż dotychczas planowałeś? To ty układasz swoje zajęcia, swój dzień, każdy. To ty się na coś umawiasz, do czegoś zobowiązujesz.
a czasami po prostu w tym życiu swoim koczujesz. To ty określasz, czego chcesz. To ty. Więc po co marudzić? Jak nie chcesz, to przecież tego nie robisz, nie musisz. To ty określasz. Jeżeli chcesz mieć tą zupę, to po prostu ją kupujesz. Albo robisz. Rozumiesz? Rezultat. Zastanów się, człowieku. Ale nie zatrzymuj przy tym na długo. Przy tym zastanowieniu. Co chcesz osiągnąć? I tak. Zastanów się, kiedy to chcesz zrobić. I jak? I zacznij działać. I myśl, i czuj. Zapraszaj do współpracy niebo i ziemię. Człowieku, człowieku, budź się. Nie tylko na wiosnę. Budź się. Nawet ten pierwszy dzień jesieni, budź się. Do życia nowego swojego pięknego budź. Nie poddawaj się fali starej. Wznieś się. Nie usypiaj wraz z tą przyrodą. Ona przecież swój cykl dobrze wypracowany ma. Wie, kiedy, co i jak zrobić. Ale ty, istota już tak wyedukowana, tak świadoma, może wspomagać się tym cyklem ziemskim, przyrody, otoczenia, ale swój plan realizujesz przecież, swoje cele. Swoje dążenia, swoje systemy działania sam opracowujesz. Co najlepiej ci służy, to ty przecież wiesz. Siebie znasz dobrze. A ja patrzę na ciebie i patrzę. Wspieram cię swoim uśmiechem i dobrożyczeniem. I miłość wysyłam w to, co godne. Pamiętaj, człowieku. Dobro twoje jest twoim celem.